Cześć, nazywam się Mariusz Popkowski i jestem szkoleniowcą, doradcą technicznym w firmie Kerako. Przez wiele lat działałem również jako wykonawca, więc w swoim doświadczeniu przetestowałem już wiele marek. Jakimi zasadami kierować się przy doborze koloru zaprawy do spoinowania? Tę zagadkę rozwiążemy w dzisiejszym wideo. Jak nie popełnić błędu przy wyborze fugi? Przy wyborze koloru nie powinieneś wyłącznie sugerować się kolorami prezentowanymi na opakowaniach, stronie www czy katalogach. To barwy zbliżone, które nie będą w 100% odpowiadać faktycznemu kolorowi fugi po wykonaniu spoinowania. Kolory w niektórych typach fug oferowanych na rynku po pewnym czasie mogą blaknąć. Aby uniknąć takiej sytuacji, wybieraj fugi, które cechują się składem zapewniającym trwałość koloru, np. Fugabella Color. Fugabella Color dostępna jest aż w 50 kolorach. Co więcej, kolory zostały zaprojektowane przez włoskiego projektanta Piero Lissoniego, który stworzył niepowtarzalną kolorystykę opartą o najnowsze wzornicze trendy w świecie płytek ceramicznych. Jeżeli chcesz, aby płytki ceramiczne wtapiały się w pomieszczenie, zdecyduj się na wybór najbardziej zbliżonego odcienia. Szczególnie zalecane jest to w przypadku płytek jasnych, białych, kremowych, ecri. Dobierając fugi w podobnym kolorze, optycznie powiększysz pomieszczenie. Ciemniejszy odcień to świetne rozwiązanie, gdy chcesz podkreślić i uwypuklić kolor fugi. Inną opcją jest zastosowanie fugi jaśniejszej, która da efekt bardziej stonowany. Doskonałym sposobem na ożywienie ceramicznych płytek jest wprowadzenie koloru kontrastowego lub wyraźnie odróżniającego się od reszty płytek. Robisz to wówczas, gdy chcesz podkreślić układ płytek i wprowadzić dynamikę do pomieszczenia. Pamiętaj, że wybór kontrastowego koloru fug jest odważnym posunięciem. Aby nie popełnić błędu i nie zepsuć efektu wizualnego okładziny ceramicznej, warto wcześniej skonsultować się w tym zakresie ze specjalistą, np. projektantem wnętrz. To, na jaki kolor się zdecydujesz, zależy tylko od Ciebie. Wariacji na temat koloru może być nieskończona ilość. Pamiętaj jednak, aby zawsze decydować się na niezawodny produkt, aby mieć pewność jakości i pięknego koloru na lata. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że wideo pomoże Wam w trakcie remontu. Zostawcie komentarz, jaka zasada doboru koloru fugi jest Waszym zdaniem najlepsza. Jestem niezwykle ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. Do zobaczenia!